Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteście. Zrobimy czytanie, żeby wiedzieć, jakiego tym razem wstydu się pozbywamy i co wykrwawiamy, co jest naszą nieperfekcją, z której ktoś inny szydzi, często wykorzystując nas, więc zobaczmy, co dzisiaj zamykamy. Więc co dzisiaj zamykamy i w jakiej tym razem pozycji się ustawiamy? Nieczysta woda, która przemienia się w czystą wodę. Cudowne przemienienie. Brudu w czystość, filtracja. Chodziło o przefiltrowanie wody, która... od samego początku była wodą, ale była brudna i ten brud był naszym wstydem. Więc sam wstyd był brudem, czy było coś w tej wodzie, co powodowało wstyd? Więc podniesienie głowy do Boga miało oczyścić nas z tego brudu, a tak naprawdę ze wstydu, który miał nas oblać, ten rumieniec wstydu w momencie, w którym coś opublikowaliśmy, coś powiedzieliśmy, coś daliśmy od siebie, gdzie teoretycznie chodziło o zrobienie dokładnie tej samej czynności, ale z czystą wodą. Ale z pewnością siebie. Sześć pentakli odwróconych, coś nierówno jest w tym momencie, że tak powiem, rozdane z tego względu, że woda jest oczyszczona, demon jest odwrócony. Mamy 2 i 3. Jest progres w naszej, manifestacji, czyli widzimy ją i ona upgrade'uje. 2 i 3. 5 pałek to jest konflikt. Więc wychodzimy z wewnętrznego konfliktu, czym jest nasz, czym była nasza brudna woda, to znaczy, czy faktycznie ona była brudna, bo zrobiliśmy coś, co jest zawstydzające faktycznie, bo nie wiem, wybraliśmy A, kiedy mieliśmy wybrać B, wybraliśmy B, kiedy mieliśmy wybrać A, więc definicja tego... albo jasność i czystość i klarowność tej sytuacji chce z powrotem do nas wrócić, chce zostać siła z powrotem w jakiś sposób ci oddana ze względu na brak wartości, który był motorem napędowym. Po której stronie siedzisz? Czy jesteś osobą, która trzyma kierownicę i prowadzi przez te zawirowania? Czy jesteś tą osobą, która nie czuje swojej wartości i jest w pozycji pasażera? Zbiór ludzi, zbiór sytuacji albo każdy przybił swój znak dłonią, ja tu byłem, ja tu byłam. Każdy był, kto był w tym cyklu, z którego teraz wychodzi, ma pewną świadomość
i możliwość wyboru, masz pewną świadomość i możliwość wyboru, jesteś wolny w wyborze i to chciało być powiedziane, że w tym zakresie masz wybór. Okej, chodzi o wolną wolę. Twoja wolna wola, jeśli chodzi o tą błyskawicę, która łączy z powrotem, że tak powiem, połączenia neuronalne, neuronowe, to jest to samo, okej? A propos wstydu, był właśnie taki komentarz. Nie ma połączeń neuronalnych, tak jak ja to powiedziałam w filmie, tylko są neuronowe. Więc nie, są połączenia neuronalne, absolutnie są połączenia neuronalne, tylko kwestia jest tego, jeżeli faktycznie jesteśmy w tej brudnej wodzie, czyli w tym wstydzie, prawda, uznamy, że jest to nasz wstyd tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest nasza woda zanieczyszczona i musimy poczuć sam wstyd, czyli nie chodzi o to, że pojęcie w psychologii istnieje albo nie. Chodzi o to, żeby w jakiś sposób nacisnąć na ten wstyd, na przykład dotyczący braku wiedzy psychologicznej, którą się posługujesz wśród ludzi. Albo nie masz wystarczających skilli, albo twoje zęby są za brzydkie, żeby być, prawda, w odpowiednich, że tak powiem, kręgach, albo być z odpowiednimi osobami, które uważasz, że są takie albo inne. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli nie samo w sobie, nie sama w sobie woda jest brudna z tego względu, że był tam jakiś błąd, tylko dlatego, że to, co brudziło wodę, to był wstyd, który miał być przefiltrowany, żeby znowu poczuć, że tam cały czas była woda. Że tam cały czas była woda. I każdy się pod tym podpisuje, każdy mówi, ja tutaj byłem w tym cyklu, ja tutaj byłam w tym cyklu. To nie jest tak, że ktoś urodził się bez poczucia, że musi coś oczyścić, że musi coś... Choćby na przykład teraz do mnie podchodzi ta analogia, prawda? Biblijne znaczenie okresu to jest nieczystość, czyli kobieta, która ma okres, to jest kobieta, która jest nieczysta według Biblii. Czyli nie można jej dotykać i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu kobietą nieczystą. Rozumiecie, o co chodzi? Nasza ewolucja tego, co oznacza bycie we wstydzie, a co oznacza bycie zwyczajnie w braku wartości, zaczyna się w tym momencie klarować, czym tak naprawdę jest poczucie wstydu, z którym idę do ludzi, że tak powiem w cudzysłowie, a czym jest tak naprawdę moje poczucie braku wartości, które muszę oczyścić, które okazuje się, że to tylko poczucie wartości, że ta woda jest nieczysta, tworzy tą wodę nieczystą. Rozumiecie mniej więcej, co mam do przekazania? Jeżeli jesteś w swojej pozycji króla mieczy, czyli tego, który jest w stanie wypowiedzieć swoją prawdę na temat swojej nieperfekcji i swojej nieprawości albo braku wartości, automatycznie ten anioł, który, zauważcie, przelewa tą czystą wodę tam, gdzie brakowało, jest w tym momencie niepotrzebny, tak? Nikt nie musi ci dolewać z powrotem miłości tam, gdzie uważasz, że ona od samego początku była. Tylko poczucie, które zostało mi narzucone, że mam czuć, czyli wstyd, bo jestem kobietą, bo jestem mężczyzną, bo wyglądam tak i tak, bo poruszam się tak i tak, bo jem to i to, bo śpiewam tak i tak, bo jestem w takiej, a w takiej rodzinie, było powodem, dla którego musieliśmy zbaczać gdzieś tam z kursów po to z powrotem, żeby
po to, żeby z powrotem wrócić do centrum tego kursu i zobaczyć, że tak naprawdę sytuacja, w której ktoś oferuje ci coś, jest kompletnie nieadekwatna. Ktoś oferował ci coś, ponieważ ty wcześniej czułeś brak wartości, może który był nieuświadomiony, i w momencie, w którym ktoś oferował ci coś, miał za zadanie podnieść twoją wartość, twoją w swoich oczach, gdzie tak naprawdę to był trickster, który w jakiś sposób był tylko naszym zboczeniem z kursu, gdzie tak naprawdę mieliśmy iść cały czas po środku i po prostu być w pewności siebie, być w swojej wartości siebie. Na tym poziomie dzisiaj jakieś rewelacje, że tak powiem, klikają, coś kliknie w tym obrębie. No właśnie, i mamy 5 mieczy po przedzieleniu, ale tym razem ta walka jest odwrócona, tak? Bo tak jak mówię, jasne, czyste i klarowne rozgraniczenie, gdzie tak naprawdę był wstyd, a gdzie nie był. Nie będę tutaj jakby przytaczać więcej konkretnych przykładów, bo mam wrażenie, że wiecie, o co chodzi. Poza tym mam nadzieję, że czytacie czytania swoim trzecim okiem. To znaczy to, co mówię, to jest gdzieś jakiś background, a to, co widzicie, to jest tutaj. To, co czytacie w tych czytaniach, to jest tu. Górny świat. Zrzucenie złych definicji, nietrafnych definicji górnego świata. To jest to, co do mnie przychodzi. I znów ten temat, pamiętacie, jak mówiłam o słowach? Więc chodziło o łacinę, że niedojrzali ludzie używają dużo przekleństw, bo są niedojrzali, bo nie znają języka, który ma większą wagę, że tak powiem, tak? Ale w dalszym ciągu jest to język. Fast food w dalszym ciągu jest jedzeniem, prawda? Wiąże się to z pewnym wstydem ogólnopojętym, ponieważ coś jest mało rozwinięte, ale w dalszym ciągu są to słowa, które mogą ewoluować. Więc pojęcie niedojrzałości, jeśli chodzi o nasze wybory, musi przez was być zaakceptowane. Czyli pewne zakończenie etapu będzie dzisiaj polegało na zaakceptowaniu pewnej niedojrzałości poprzez zaakceptowanie niedojrzałości generalnie, która miała na tym polegać. Jest to jakaś definicja moralności, która miała w pierwszej kolejności za zadanie nas umoralnić, a w tle miała nas wewrzeć, wrzucić w wieżę, która nazywała się wstyd, po to, żeby na nas coś wymusić. Ktoś, kto potrafił wymusić na was wstyd, potrafił wymusić na was konkretne akcje. Jakiż mój palec jest brudny, kiedy liżę dotykane karty wiele razy. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli znów wchodzi mi ten czysta brudna prawda, ten temat z wczoraj. Czysta brudna prawda. Filtracja. A propos wieży, tak? A propos wieży. Byliśmy wrzucani w tą wieżę
tego wstydu po to, żeby wymusić na nas konkretne działanie. Ponieważ byliśmy w jakiejś formie niedojrzali z tego względu, że byliśmy ludźmi w formie niedojrzałej. Czy to była forma niedojrzała naszej świadomości, czy była to forma niedojrzała naszej wiedzy na temat miłości. W jakiś sposób było to kontrolowane przez ludzi, którzy wiedzieli, w jaki sposób wywrzeć na nas strach, po to, żeby móc wyegzekwować działanie, które będą sprzyjały im, a nie nam, wykonującym zadanie, prawda? W tym momencie wieża jest odwrócona, siedem pałek jest odwrócone, ponieważ ta bitwa w tej wieży jest już zakończona, prawda? Że tak powiem, ten ładunek, który mieliśmy tam zbijać obiekcje, kim naprawdę jesteśmy i udowadniać, że jesteśmy niewinni, po prostu się zakończył. 10 mieczy odwrócone, ten opór w nas się zakończył. Nie ma w nas oporu, w który ktoś może celować po to, żeby udowodnić nam, że jesteśmy niedojrzali, tylko dlatego, żeby zwalczyć ten opór było wymuszane na nas jakieś działanie, tak? Ponieważ z góry było założone, że tego działania nie chcemy wykonać, prawda? Albo byliśmy w takich zadaniach, które nie chcieliśmy wykonać i dlatego czuliśmy opór po to, żeby zbić ten opór. I były różne sytuacje, w których ludzie pojawiali się po to, żeby być naszymi przeciwnikami, z którymi mamy walczyć po to, żeby ten opór przebić, tak? I absolutnie, no właśnie. A co się dzieje w momencie, gdybyśmy ten opór zbijali w sobie poprzez zatrzymanie? Zauważcie, że będąc w zatrzymaniu, mielibyśmy jeszcze więcej ataków, jeszcze więcej gróźb, jeszcze więcej, że tak powiem, no takich dźgań, że tak powiem, tak? Ponieważ na tym polegał ten świat we współuzależnieniu w jakiejś takiej ciemności, w której przez przypadek skończyliśmy, bo wybraliśmy śmierć. A tak naprawdę chodziło o śmierć ego. Od współuzależnienia, gdzie potrzebujemy innych osób, którzy byli, że tak powiem, tymi złymi, którzy nas atakowali, do naszej pełnej niezależności, to jest dzisiaj ten proces. Czyli tej niezależności, w której po prostu siedzę i ja w świetle, i ja, i mój cień robimy to samo. Na tym polega integracja cienia, że ja w świetle robimy to samo, co ja w cieniu. Ok, to jest to czytanie. Widzicie, jest już taki vibe, który wślizguje się, że wcześniej nie robiliśmy tego samego, prawda? Że to, co w świetle, nie było to samo, co w cieniu. To, co w cieniu, nie było to samo, co w świetle. Tutaj gdzieś na tym poziomie był jakieś takie... Okej. Jeżeli jesteście zainteresowani, zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli braliście przedłużone czytanie, wiecie, co robić, a jeżeli nie, napiszcie do mnie maila. Mój adres mailowy jest w opisie filmu i udostępnię Wam czytanie. Czytanie kosztuje 20 zł. A jeżeli to wszystko, to dzięki na razie i do następnego. Pa, pa. Ciao.